Zapowiadaną na początku programu przeze mnie rozmowę z wokalistą zespołu Madball. Muszę przyznać, że po koncercie stałem się naprawdę fanem zespołu Madball. Wcześniej nie byłem takim, żebym tam chciał sobie płyty kupować czy coś, no, bez przesady. Natomiast po tym, co zobaczyłem, mimo tego, że było dość agresywnie, delikatnie mówiąc, i być może, co po niektórzy, nie powinni w ogóle pojawiać się na tym koncercie, między innymi ten gość, który oblał browarem naszego rozmówcę, to mimo wszystko był to wyjątkowo udany występ i niezwykle energetyczny. Jestem wielkim fanem zespołu Madball od dziś, a właściwie od zeszłego roku jeszcze, można powiedzieć. Teraz już rozmowa. Na początku zeszłego roku ukazała się wasza epka zatytułowana New York Hardcore, która miała być zwiastunem długo grającej płyty. Mówiono, że takowa pojawi się w 2004 roku, ale jak łatwo się domyślić, ta sztuka się nie powiodła. Czy to oznacza, że na razie dajecie sobie spokój, czy możemy oczekiwać nowego Madballa niebawem? Faktycznie, ostatnio byliśmy bardzo zajęci. Jedyne, co udało nam się zarejestrować, to materiał na krótką płytkę, o której wspomniałeś. Chcieliśmy dać ludziom przedsmak tego, co nadejdzie niebawem. Mam nadzieję, że kiedy tylko ta trasa dobiegnie końca, znajdziemy się w domu i wreszcie wejdziemy do studia nagraniowego. Zaczniemy całą preprodukcję, dopracujemy nowe kompozycje, słowem poskładamy wszystko do kupy, by wreszcie wypuścić pełnowartościową płytę Madball. Zakładamy również, że uda nam się to uczynić jeszcze nim nastanie okres letni. A wtedy, cóż, spodziewaj się czegoś dobrego. Spodziewam się. Podobała mi się hiszpańskojęzyczna wersja Pride. Czy zamierzasz umieścić na płycie więcej takich utworów? Nie wiem, czy będę chciał nagrywać ponownie stare numery w nowych wersjach językowych. Z pewnością natomiast zamieszczę nowe hiszpańskojęzyczne piosenki na nowej płycie. Przynajmniej jedną. Bardzo zaskoczyło mnie, kiedy przeczytałem, jak różnej muzyki słuchasz. Pamiętam, że wśród 5 płyt, które wymieniłeś jako te, które zabierasz ze sobą w trasy, pojawiło się The Police, 50 Cent czy Cranberries. To naprawdę spory rozstrzał. Tak zostałem wychowany. Oczywiście zawsze byłem mocno związany ze sceną hardcore, chociażby ze sprawą brata. Wiadomo, że sam fakt grania w Madball powodował, że z tym gatunkiem byłem identyfikowany, ale dorastałem otoczony całą gromadą starszych sióstr i braci w domu, w którym można było usłyszeć wszystkie gatunki muzyki. Poczynając od latynoskich rytmów, muzyki hiszpańskiej, salsy, po rock'n'rolla, hip-hop i za sprawą Rogera oczywiście hardcora. Zawsze byłem bardzo otwarty, jeśli chodzi o muzykę. Od kiedy tylko pamiętam, tak było. Kocham Madballa i energię, jaką ze sobą niesie, ale słucham wszystkiego, bo wierzę, że na każdy gatunek jest czas i miejsce. Zresztą chyba każdy powinien tak robić. Jest czas na hardcore i jest czas na inne brzmienia. No, fuck, fighters! We had enough! When was they get in all of your shit? You got the bitch, and you got the gun. Don't shoot me down, just cause we have it blowing. But you, with the devil who's a bitch, you got a fucking shame. When you miss a shot with a dance on the ground, punching and ripping your shit to crap. Niedawno Roadrunner wydał składankę zatytułowaną Best of Madball. Jesteś z nim zadowolony? W sumie uważam, że wykonali kawałek dobrej roboty. Nie oceniam tego negatywnie. To była kwestia wewnętrznej polityki firmy i tak by to zrobili. Z naszym błogosławieństwem, czy też bez niego. Ludzie z wytwórni robili to dla wielu kapel, jak chociażby dla Machine Head. W każdym razie doceniam, że do nas zadzwonili i zapytali o zdanie w kwestii okładki i kilku innych spraw. Mieliśmy więc pewien udział przy powstawaniu tej kompilacji. Nie zrobili tego olewając nas. Myślę, że wyszło ok, choć nie ma tam na przykład kawałków z Hold It Down. Trudno powiedzieć zatem, że oto przekrój całej naszej twórczości. Ale z kawałków, do których miał prawa Roadrunner, zrobili dobrą zbitkę. Fajnie mieć taką w domu. Nie mam nic przeciwko jej istnieniu. I'm not against it, you know.
Kiedy dziennikarz zapytał, jaką płytę Madballa darzysz największym uznaniem, bez wahania odpowiedziałeś Hold It Down. Czy to oznacza, że uważasz inne nagrania za gorsze, czy też sądzisz, że dziś nagrałby się lepiej? Myślę, że zaczynaliśmy jako szczeniaki i za pomocą pierwszych płyt stawialiśmy swego rodzaju fundamenty. Szukaliśmy swojego stylu i swojego brzmienia. Chcieliśmy być rozpoznawalni na swój sposób, więc ciągle szukaliśmy. Wierzę, że dla wielu fanów pierwsze nagrania były najlepsze, że Set It Off dla wielu było wyjątkowe, tak jak Show My Style. I to faktycznie były produkcje niezwykle surowe, co dla hardkoru jest ważne, bo były proste, agresywne i tak dalej. Ale z perspektywy twórcy, muzyka, czy jakkolwiek chciałbyś mnie nazwać, uważam, że gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz, potrafił zrobić pewne rzeczy na tyle, na ile umiem zrobić je dziś, to i owo mogłoby zabrzmieć znacznie lepiej. Inaczej wyprodukowałbym wiele utworów, lepiej bym je skomponował. Jestem niezwykle krytycznie nastawiony do tego, co robiłem w przeszłości. Nawet w przypadku takiej prostej muzyki, jaką jest hardcore, wiele można byłoby poprawić pod względem kompozycji, harmonii i tak dalej. Choć teoretycznie to przecież nie są skomplikowane harmonicznie czy też technicznie utwory. Tak czy inaczej, te kawałki, nawet najstarsze, wiele dla mnie znaczą. Come and stay. So many come and go. Some have disgraced it. Drop in the shot, make a stand. So that what we may stop this in our family. Oh, let's go. This thing is ours, our car is ours.